Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, Karolina Opolska, zapraszam na Studio Wyborcze. No to dobry wieczór raz jeszcze. Widzę, że już jest Państwa z nami bardzo dużo, 1500 osób. Wspaniała wiadomość. Bardzo się cieszę, że Państwo są z nami. Chociaż mam takie nieśmiałe podejrzenie, że mogą tu być Państwo bardziej nie dla mnie, tylko dla mojego dzisiejszego gościa, czyli Mirosława Oczkosia, specjalisty od wizerunku politycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd to podejrzenie w ogóle, nie wiem? Taki, chciałam tak zacząć komplementem, żeby nam tak miło ta rozmowa się rozpoczęła. Jest miło, naprawdę. No cóż, stało się to, co wiele osób przypuszczało, że się stanie. Ja tu się od razu pochwalę. Podczas wieczoru wyborczego z moją serdeczną koleżanką Beatą Grabarczyk poczyniłyśmy taki zakład i podczas tego zakładu ja powiedziałam, że obstawiam, że prezydent Andrzej Duda to właśnie Mateuszowi Morawieckiemu zaproponuje utworzenie nowego rządu. Beata miała w sobie więcej nadziei i mówiła, że może jednak, skoro wynik tak jedno, jednoznacznie wskazuje na przewagę opozycji, będzie to Donald Tusk Stało się to, co nieskromnie mówiąc przewidywałam, czyli dzisiaj wieczorem Andrzej Duda w orędziu do narodu zapowiedział, że to właśnie Mateusz Morawiecki otrzyma tę misję stworzenia nowego mhm. rządu. Czy byłeś zaskoczony tym, co się wydarzyło? Nie, nie, bo to ja też, to chyba nie chciałbym tu umniejszać niż wiesz, twoim przewidywa, przewidywaniom. Natomiast Ate serdecznie pozdrawiam. Ona ma bardzo piękną taką naiwność w sobie dziennikarską, która czasami jest właśnie tak, no bo na logikę tak powinno być, ale tutaj nie ma żadnej logiki, tylko jest logika partyjna. Mnie to w ogóle nie zaskoczyło, że Andrzej Sebastian Duda odczytał orędzie, które napisał Jarosław Kaczyński, chociaż oczywiście to jest żart. Myślę, że tu jest gra w grze, a po czym można poznać? po tym, że marszałkiem seniorem został Marek Sawicki z PSL-u, czyli wiceprezydent Mastalerek rozpoczął grę polityczną. Rozumiem, że zakładasz, że to są decyzje podszepnięte właśnie przez pana Marcina Mastalerka? Absolutnie tak. Być może jest jakiś zespół już, który nad tym pracuje. Na miejscu pana prezydenta Kaczyńskiego jeżeli jeszcze marzę o tym, żeby się utrzymać na tej fali to bym raczej się przyjrzał temu bliżej. A Andrzej Duda ponieważ ewidentnie gra powyżej swoich możliwości. A co to znaczy powyżej swoich możliwości? On no, nie ma tego drygu partyjnego takiego. Tu, Jego to chyba nigdy nie interesowało, on nigdy nawet nie próbował mieć takiego drygu partyjnego. Może nie wiem czy próbował czy nie, ale zawsze był ten drugi i nawet jako prezydent jest ten drugi, prawda? To też jest ciekawa taka funkcja, że Ktoś dobiega na metę jako drugi. Był bardzo przydatny Lechowi Kaczyńskiemu, to wszyscy mówili. Później został wytypowany na prezydenta z, raczej z założeniem i to nie jest tajemnica, że nie wygrywa żadnych wyborów prezydenckich, tylko wyciągnie wynik, ile się da. No ale ponieważ, jak to niektórzy mówią. Jak chcesz rozbawić pana Boga albo naturę, jeżeli nie jesteś wierzący, to opowiedz mu o swoich planach na przyszłość. Tak? No i tutaj myślę, że pan Jarosław się ciężko zdziwił, chociaż skorzystał z okazji, żeby posterować tym i zagrać na dudzie jednak. Nasi widzowie m, mają opinie zróżnicowane, jeśli chodzi o to, dla kogo się dzisiaj tutaj zjawili. Część zjawiła się faktycznie no. dla Ciebie, ale część zjawiła się dla mnie. No za to właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję i przy okazji oczywiście powtarzam, przypominam, że można komentować, zadawać pytania na żywo, a ja będę starała się mniej więcej ogarniać, co tutaj się dzieje i w rozmowie, i w naszej sekcji komentarzy i przekazywać przynajmniej część z tych Państwa pytań. No właśnie, ale czy to jest y, przysługa dla Mateusza Morawieckiego? To co się wydarzyło, bo przed nami smutny obrazek, tak przynajmniej zakładam, to znaczy, że za trzy tygodnie mniej więcej, no bo tak idąc tym tokiem konstytucyjnym, za tydzień mamy pierwsze posiedzenie Sejmu, na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu Mateusz Marowiecki zostanie powołany oficjalnie na premiera, najpierw będzie musiał złożyć rezygnację i potem jak przewiduje konstytucja, będzie miał dwa tygodnie na to, żeby uformować Radę Ministrów i żeby przedstawić swoje expose i zawalczyć o wotum zaufania, którego prawdopodobnie nie otrzyma, i to będzie dosyć upokarzające. Ja myślę, że my wychodzimy z błędnego założenia, że wszyscy grają w grę na zasadach ogólnych, a każdy gra w coś innego. Bo jeżeli pan prezydent, a w zasadzie no pan wiceprezydent ma stalerek, który używa pana prezydenta do różnych rzeczy. Zaczął używać. Postanowił zagrać w grę, że przejmujemy jakąś część PiSu. Prawdopodobnie to, wszystko to, co się da przejąć bez zakonu PC. Mhm. Ale zakon PC to tak, umówmy się, już jest trochę na wyginięciu. No, ale wszystkie zakony gdzieś mają swoje tajemnice w lochach różnych, na przelewach i tam na kontach w Szwajcarii, w związku z tym nie wiadomo, gdzie co kto ma. I jeżeli PiS nie pozbiera się do wyborów samorządowych, żeby cokolwiek ogłosić jako sukces, no to się rozpadnie, bo nie ma wyjścia. A przypomnijmy, wybory samorządowe już w kwietniu. No za chwilę, tak. Za chwilę za rogiem już czają się wybory samorządowe. I mm, ponieważ mm, Tutaj gra idzie w różnych kierunkach, i no, po czym poznać? Po tym poznać, że każdy mm, zakłada jakąś maskę i próbuje coś zagrywać. Warto prześledzić portale i mm, pisma prawicowe, które y, są na pograniczu histerii. Y, Takiej absolutnej histerii. Y, plus y, y, to, co, to, co, to, co mówią ludzie PiSu, y, którzy są zagonieni gdzieś w jakieś dziwne miejsca. Plus to, co się dzieje, czyli na przykład pan Czarnek, który wycina. W regionie lubelskim, wszystkich innych, którzy nie są z jego tak jakby poręki i nadania. Czyli trwa regularna rzeź winiątek. No i pan prezydent, który. To jest, to jest paradoks, że właśnie w tym momencie pan prezydent jest i to nie dlatego, że on jest, to że to, że to jest Andrzej Sebastian Duda akurat, tylko że w tym jest, jest tylko notariuszem. Ponieważ ktoś przychodzi do niego i mówi, mam większość. I w normalnej sytuacji prezydent powiedział, no tak, macie większość, rzeczywiście to desygnuje tutaj Tuska na premiera. Oczywiście można powiedzieć, że zawsze do tej pory było tak, że partia, która wygrała nominalnie, ma najwięcej głosów, dostaje dostała możliwość utworzenia rządu. No ale to jest argument taki pod tytułem, że zawsze przestrzegano i drukowano wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a pierwszą decyzją pani Szydło z panią... Kępą było niewydrukowanie, no i tak dalej. No możemy się pobawić. Pan prezydent, z jednej strony, łaskaw jest no, trochę bredzić o praworządności i konstytucji, a z drugiej strony, za śmietnikiem pałacu prezydenckiego, mianuje sędziów dublerów, tak? Jeżeli ktoś nie pamięta jeszcze. Karma wraca. W polityce wraca ze zdwojoną siłą. Jeżeli się nie gra fair, ja nie wierzę uczciwie, bo to polityka nie jest uczciwą, ale fair, fair pomiędzy to ciężko oczekiwać, żeby ktoś później zagrał fair. No bo teraz załóżmy, że to się wszystko przemieli. No bo nie ma, chyba, że coś się jeszcze wydarzy. E, że, że może Marszałek Sawicki coś jeszcze... Jeszcze porozmawiamy o Marszałku Sawickim, tak. bo to też ciekawy Ale, ruch. No właśnie, to jest ciekawe. I, i w sytuacji takiej, kiedy no, przejdziemy te kroki konstytucyjne, to co widzi społeczeństwo? To, które nie ogląda oczywiście szczujni jeszcze ciągle, tylko mówi tak... Czyli ten PiS to tak naprawdę nie jest za Polską, tylko chcą się nachapać, chcą zatrzeć ślady, podpisują jakieś kontrakty. Przecież to przeczy zdrowemu rozsądkowi. Dalej już ustaliliśmy, że tutaj nie o to chodzi, tylko o to chodzi, kto się przebija z czym. E, największym paradoksem, według mnie, jak ktoś by to chciał teraz um, jakoś naukowo rozwałkowywać, jest to, że w mediach rządowych ciągle jeszcze i orlenowskich wybory wygrywa PiS. Ale już są rozliczani ludzie yy, i rząd yy, 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 Donalda Tuska. Za niedotrzymanie obietnic, Za, no, niedotrzymywanie obietnic które oczywiście. trudno dotrzymać jeśli Czyli jest się ciągle frega, w opozycji. Udy yy, Allen powiedziałby, że neurotyczne bingo, nie? bo to już w zasadzie już gorzej być nie może. Yy, no ale jakoś to łykamy. I yy, ludzie mają pretensje, co oni tak długo się dogadują? A co by się stało, gdyby się dogadali dwa dni po? No bylibyśmy w tym samym momencie. Mało tego, ponieważ po dwóch dniach e, telewizja szczujnia publiczna ruszyła z powrotem do ataku. Tak, bo były te dwa dni takie takiej, zastanowienia. Takiej pauzy, że... Nie było znowogrodzkie przekazu, prawdopodobnie, tak podejrzewam. Co robimy? No to teraz e, rozpoczął się festiwal obrzydzania cynaderką, przeduszania ludzi ścierką, tak? E, e, wykupywania dziurek w moście, że jak don, rząd Donalda Tuska powstanie, to ludzie będą zmęczeni już tym rządem. Tak? Że rzeczywiście, no, można byłoby to oczekiwać, że na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu to oni się podadzą do dymisji, żeby był święty spokój. Ale to jest taktyka. To jest taktyka skuteczna, zobaczymy przy wyborach. Mhm. Bo to jest kwestia tego, 94% 95% 74, 75 poszło ludzi do wyborów, nie będzie takiego w wyniku długo już. Mhm. No i teraz ci, którzy poszli, no, oczekują, że to będzie już. Bo nie wgryzają się w te terminy. No, te oczekiwania były bardzo silnie rozbudowane. Mało tego, te oczekiwania są naprawdę, ja tu mówiłem przy, na wieczorze wyborczym, że mm, naprawdę jest grupa ludzi, która w pewnym oczywiście takim cudzysłowie myśli, że na placu teatralnym, czy na placu zamkowym stanie gilotyna e, i będziemy te głowy do rzeki wrzucać, tych co zawinili. E, a im dłużej się to odsuwa, tylko że PiS jak zwykle to PiS wymyśli coś, a później to sam spierniczy. I to jest charakterystyczne dla nich. To, że im się udawało wygrywać wybory, to na początku był trochę fuks, a trochę zmęczenie poprzednią władzą, bo to zawsze występuje. No i oczywiście Adrian Zamber, który zapracował na to, żeby lewica nie weszła wtedy do parlamentu. A później to już był jeden wielki szwindel, czyli media, pieniądze. Aż cud Boży, że nie weszli teraz, że teraz nie wygrali. Dlatego że przy takiej ilości kasy i zaangażowaniu wszystkich możliwych, ja to przeanalizowałem już ze studentami, w instytucji państwowych. Wszystkich. Wszystkich, chyba że nie znaleźliśmy czegoś takiego nie wiadomo gdzie. Wszyscy... No, może Najwyższa Izba Kontroli w ostatnich miesiącach już No, ale nie pancernik się Banaś to od samego początku wypłynął z suchego doku i tam strzela, jak No, ponieważ nadepnięto mu na. Te ładownice, w związku mhm. z tym to jest ten problem. Natomiast to wygląda tak, jakby mm, to, nie wiem, przykład Orlenu, no to nasi widzowie doskonale. Tankowałeś ostatnio? No, ja tankuję, to znaczy. Ja tutaj jak nie... jeżdżę do studia, mijam taką na Okopowej malutką stację benzynową w Orlenu. No. I tam czasem się tankuję, bo mam po drodze, a nie jest, wychodzę z założenia, że we wszystkich stacjach benzynowych benzyna jest tego samego źródła, więc czy ja zatankuję na Orlenie, czy na innej stacji, to i tak ta kasa płynie tam, gdzie płynie. I tak no obserwowałam. Chyba, że hot doga weźmiesz. Nie, hotdoga nie biorę, zwłaszcza, że nie jest mięsa. No wiem. O tym mówię. I, I tak obserwowałam, a że jeżdżę tutaj dosyć często, jak nawet dwa razy dziennie, nie, ta cena po wyborach wzrastała. To było niesamowite. No właśnie, czyli kit, kit na obajtka. I w pewnym momencie jest tak, że kto by nie był jakim wyznawcą, to zaczyna się orientować, że prawo i sprawiedliwość robi go w konia. Bo to przez portfel działa. No i te wszystkie bzdury, które są wypowiadane w powietrzu, I teraz dobrze jest pokazywać. Bardzo fajnie jest pokazywać wypowiedzi sprzed dwóch tygodni czy trzech, gdzie na przykład minister Buda Waldemar. Skąd on inteligentny człowiek, mówi: Benzyna jest świetna, wszyscy w Europie nam zazdroszczą. Tak, i tak będzie, nic się nie zmieni, te ceny się utrzymają. No, to panie ministrze, rzeczywiście zazdroszczą, że w końcu naród polski powiedział: No, pasaran. Faktycznie zazdroszczą podziękowania. Pani Kamila, pan Martin. Zaraz, zaraz, bo jeszcze tutaj jedno widziałam. Jak znajdę to, a gdzieś mi tu ucieka w tym czacie. W każdym razie, Państwo wysyłają nam super podziękowania i takie tutaj podarki na naszym czacie, za co bardzo dziękujemy. To jest zawsze bardzo miłe i oznacza, że chyba mówimy z sensem. Ale chciałam Cię zapytać, bo jeszcze cały czas jesteśmy przy tej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. A co to personalnie oznacza dla przyszłości politycznej Mateusza Morawieckiego? Hmm, emerytura. To, ale to młody facet jest przecież. Są różne zawody, w których gdzieś na które wcześniej. Mateusz Marwiański ma pewien problem, dlatego że <laughs> wszedł w, tak daleko w pewną drogę polityczną, z której za bardzo nie ma powrotu. I jeżeli teraz zagrał w grę, bo zagrał w grę, pytanie tylko kogo. Bo jeżeli zagrał w grę Jarosława Kaczyńskiego, to oczywiście jeszcze coś się może wydarzyć, jeżeli Jarosław Kaczyński będzie w stanie to zrobić, żeby go tam jakoś ustawić. Chociaż ciężko to widzę, ponieważ Mateusz Morawiecki jest nielubiany w Prawie i Sprawiedliwości. Trochę ludzie go lubią, jeżeli chodzi o elektorat PiSu, ale to jest ta, ta ściema, i wiemy, że w ciągu dwóch tygodni można przeformatować. Myślenie i może zostać banksterem. Zresztą ja go tak typuję trochę jako głównego, główny totem porażki, straty władzy. Że przeszacował, że jego ludzie. już zrobili... Marawiecki, nie Jarosław Kaczyński? No, Jarosław Kaczyński nie myli się nigdy. E, teraz Cię zapytam, co się z nim w ogóle dzieje, bo tak jakby zniknął, ale, ale jeszcze skończmy, No, się ale generalnie rzecz y, chodzi o to, że Mateusz Marawiecki y, y, wyrzucił wszystkie balasty, wszystkie hamulce i wszystkie kotwice, które mógłby mieć. Y, co pytanie jest takie, dlaczego tak zrobił? I <khym> y, y, postawił po prostu wszystko na jedną kartę. I teraz y, 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 y. ja uważam, że jednak wiceprezydent Mastalerek się nim posłużył. Bo po pierwsze, nie można zarzucić pałacowi prezydenckiemu oficjalnie, że nie dał misji tworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu. Po drugie, co miałby powiedzieć Mateusz Morawiecki, że nie przyjmuje takiej misji? No to wtedy byłoby to wszystko, co do tej pory było mówione, byłoby do wyrzucenia na śmietnik. Czyli tak czy siak, Mateusz Morawiecki jest narzędziem. W tym wszystkim, bo yy, wiceprezent Mastalerek posłużył się nim, żeby pokazać, że proszę bardzo, nie ma sprawy, dajemy wam, działajcie. Mhm. A yy, strona państwa Sprawiedliwości powie, no dobrze, no w zasadzie walczy do końca. Bardzo proszę, no niech coś uwalczy. Tylko, że jutro zdaje się jest mianowany czy wybierany Mateusz, ten nie Mateusz, tylko mhm. Mariusz Błaszczak. Staje, y, y, szefem klubu. szefem klubu w zamian za Ryszarda Terleckiego. Tak, ale to nie jest ważne, że za Ryszarda Terleckiego, tylko ważne, że przestaje być ministrem obrony, a przecież podobno mają większość i ta obrona jest priorytetem. No to co? Tchórz ucieka z pierwszej linii frontu. No to nie jest jedyny taki ruch, który wskazuje na to, że jednak no nie, rząd bo prawa i sprawiedliwości też, to się, to się żegna. Powiem ci, nie wiem, czy to, to widzieliście, czy Państwo widzieli, czy Ty widziałaś, że ucieczka służb mundurowych dwa tygodnie temu to już było kuriozalne. Czyli komendant główny, Bluetooth, tak, i jego szesnastu podwładnych głośniki terenowe. Podają się do dymisji, idą na emeryturę. Ale to nie Ale... jest przypadkiem coś, co się w ogóle dzieje zwykle nie. przy zmianie władzy? Nie, no skąd? W ogóle, jeżeli chodzi o zmiany w policji poniżej zarządu głównego, to w województwach to, to naprawdę no, zdarzało się, bo jakże nie. Ale teraz wyciekło wczoraj chyba tak w gazecie wyborczej, że y, szef wszystkich szefów y, y, służb tajnych i mniej tajnych i bardzo tajnych. Podobno w stanie jednak trzeźwości, chociaż zdania są rozbieżne, e, powiedział, że macie się ewakuować. To znaczy, że o co tu Straży chodzi? W Straży Pożarnej też tak podobno się miało wydarzyć. No to nie wiem. Bo tam jeszcze ochotnicze są i tam Waldemar Pablak ich trzyma, senator. także. Natomiast jeżeli szef... No nie, nie w ochotniczych, tylko w tych zawodowych. No tak, no to jest możliwe. Natomiast jeżeli mają się ewakuować, to znaczy co mają robić? Bo ja nie bardzo rozumiem. To, to co, im, co im Mariusz Kamiński mówi? Że macie z, nie wiem, na Białoruś uciekać, czy macie na Madagaskar spierniczać, czy w Księżyc, czy macie się okopać w lesie i przeczekać. Bo to już za, na pół up jest za późno, tak? Znaczy już jest terajne, het się zbliża. No ale to są służby. Tam jest CBA, ABW, SKW, nie wiem, czy jeszcze jest, i, i, i CBS. I ci wszyscy szefowie mają uciekać, bo zbliża się rząd tuska szybciej niż myśleliśmy. Taki jest tekst. No, to ja zaczynam się martwić. Przerwę ci. Pan lub pani o pseudonimie Mildred, pan Marek i pan Jakob też nam dziękują dodatkowo na naszym czacie, za co my dziękujemy. Dzięki. To jest super. Dlatego, jak będą się po, po, pojawiać takie podziękowania, to ja będę ci przerywać Dobrze, i dziękować, dziękować naszym dziękującym. Wiesz, ja mam niestety taką przypadłość, <noise> że dużo gadałem, w związku z tym należy przerywać. Także. Nie ma sprawy. Możesz no. nam nie liczyć, jeśli o to chodzi. Ale, ale martwię się, że wszystkie służby, które miały nas bronić i chronić robią escape. Tak, to jest niepokojące, ale nadal zastanawiam się, tak pochylam się z troską nad przyszłością Mateusza Morawieckiego, bo ja przede wszystkim moje pierwsze pytanie zawsze, które pojawia się w głowie jest takie: na co mu to wszystko było? No bo jeśli prawdą jest, a chyba zakładamy, że prawdą jest to wszystko, co pisały różne media, przede wszystkim Gazeta Wyborcza o majątku państwa Morawieckich, to jemu ten cały bałagan, który na pewno jest obciążający psychicznie i stresujący, w ogóle nie jest do niczego potrzebny. Po co się teraz pcha do tego, żeby powoływać rząd, którego mu się nie uda powołać, i żeby na oczach całej Polski, właściwie całej Europy, nie otrzymać wotum zaufania? E, tam Europy, Polski, to w ogóle to jakieś słowa używasz strasznie w, 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 u Mateusza Morawieckiego, nie występują w takim natęż, natężeniu. Jeżeli mielibyśmy zostać tylko przy jednej jakimś powodzie, takim, który miałby, byłby racjonalny, to Mateusz Morawiecki przyjął na siebie rolę czasowstrzymywacza. I daje czas wszystkim swoim kolegom, mniejszym lub większym, grubszym i chudszym, żeby jednak zatarli ślady, dojedli do końca kanapkę, zlikwidowali papierek, etc. Natomiast, ponieważ na niego spłynęło już tyle różnych rzeczy i ma skazania, że był kłamcą, tak? że kłamał i tak dalej, to on ma to po prostu gdzieś się zahibernował. Ale po co? No po to. Ja bym na jego miejscu już powiedziała, być... Dobra, nara, kupuję dom teraz? gdzieś. Teraz? No. Mhm. Nie nie powinnam tak. Znaczy mówić. ja na jego miejscu bym to zrobił cztery lata temu, No ale... tak, no tak, oczywiście. Ja bym to zrobiła też dawniej, ale już, już na pewno teraz, w tym momencie, w którym jest prze chwilę przed tym, zanim się ośmieszy. Słuchaj. Mmm, powiem ci tak, oglądamy różne filmy dokumentalne, niedokumentalne. Mm, są świetne filmy braci sykielskich. Które pokazują jeden y, trop na przykład, jeden z, że pieniądze stanowią pewien ślad. I teraz jeżeli Mateusz Morawiecki nie pozałatwia sobie różnych rzeczy, być może nie odpłaci jakiś usług, które jest komuś winny, to y, 20 milionów żony, czy 120 milionów żony nie uchroni go przed tym, że dopadnie go ręka sprawiedliwości, bo według mnie jest, to, jest na drugim miejscu jako kandydat na ławę oskarżonych za przekręty finansowe że, i nadużywanie władzy. Pierwsze miejsce jest obstawione i niezmienne mm, i będzie to Zbigniew Ziobro, natomiast Mateusz Marycki jest drugi. I teraz... No nawet dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła prokuraturę w sprawie szpitala tymczasowego na stadionie. No właśnie. Chociaż e... jeszcze ta prokuratura I... teraz nic z tym… Chociaż nie wiadomo. Właśnie to jest też pytanie, jak to mówił starzy kowboje w nad Mississippi, zobaczymy jak kij popłynie, Natomiast, ponieważ to państwo zostało doprowadzone, nasze państwo, nasza ojczyzna została doprowadzona do ruiny, czyli to, co zapowiadano 8 lat temu Polska w ruinie, właśnie się dzieje. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, podam przykład. Dlaczego nie możemy wyciągnąć Polaków z Izraela albo z Palestyny? Dlatego, że nie ma żadnej dyplomacji. Dwa lata nie istnieje tam żaden ambasador. I mamy tak popsute stosunki ze wszystkimi możliwymi innymi wywiadami, że wszyscy mówią Pol Polonia, Polako, tak? Albo Poland. Chociaż trzeba przyznać, że poprzedni ambasador w Izraelu, czyli Marek Magierowski, był bardzo dobrym ambasadorem. A dlaczego spierniczył z, z linii frontu? Dlaczego? Uciekł. Tchórz. Po prostu tchórz. Nie wrócił tam na to miejsce. Ja posługuję się nomenklaturą PiSu, żeby było zrozumiałe bardziej. Po prostu uciekł stamtąd i załatwił sobie kurę w Nowym Jorku, czyli w, czy w Waszyngtonie raczej. W związku z tym, ponieważ ministerstwo zagranicznych wszystkich ambasadorów i wszystkich stanowisk był Jarosław Kaczyński, którego horyzonty zatrzymały się na XIX wieku, jeżeli chodzi o Uprawianie polityki zagranicznej, no to ludzie typu minister Rał, Wawrzyk i, i cała ta turystyczno-wizowa ferajna no po prostu robiły to, co robiły. Ponieważ Jarosława to nie interesowało, ale w momencie, kiedy pojawiają się tego typu rzeczy, no to przypominam, jeżeli ktoś bardzo się tym nie interesuje, to może sobie obejrzeć operację Samum Pasikowskiego, film jak film. Też tam nie wszyscy się przyznają, że to coś takiego miało miejsce, ale powiedzmy, że w luźnej wersji. Polacy wyciągnęli Amerykanów z Iraku, podczas pierwszej wojny. Mieliśmy świetny wywiad tam i między innymi między innymi dzięki temu umarzono nam dużo kasy w różnych miejscach. I ktoś może powiedzieć, tak nie można, trzeba się dogadywać, no to bardzo proszę, proszę pokazać mi jakikolwiek sukces, ale sukces realny, nie, że odwrócony sukces rządów PiSu na przykład w Europie. Nie ma nic takiego. 27 do 1. Mateusz Morawiecki wetuje coś, co w ogóle jest niewetowalne. Ludzie się w Europie pytają, to Polacy chcą być w Unii? Dlaczego? Przecież Polacy nie... chcą. O, no, ale to nikt tak nie myśli. To my też mówimy, Niemcy coś tam. prawda? I ludzie się pytają na poziomie takim, aha, czyli wy to nie chcecie zostać w Unii. To jest to bardziej wschód. I był taki moment, to zawsze jest trudno, bo jednak deklaratywnie Polacy, 80 parę procent deklaruje, że chce być w Unii. I ciężko to przestawić w myśleniu na zbira. Nie? Ale jakby było jeszcze 4 lata, to myślę, że spokojnie byłoby parę osób, które powiedziało, tak, zbir to też jest fajna organizacja. Sami widzimy, co się dzieje z ludźmi, jak można zro zrobić ludziom wodę z mózgu, jak można ludziom wyprać mózg, jak można przekierunkować przekaz i, i nie, nawet nie mówię o fake newsach, mówię o tępej, prostej propagandzie, która mówi her Tusk i nikomu nie przeszkadza właśnie, że w pierwszych dwóch materiałach jest, że wygrał rząd PiSu, a cztery materiały dalej rząd Tuska sobie nie radzi nie? i to nikomu nie, nie robi dysonansu. Tak się przynajmniej może wydawać. Pani Anna, pan Piotr, pan Tomasz, bardzo dziękujemy. Pani Anna pytała, czy prezydent Andrzej Duda wsadza Mateusza Morawieckiego na minę, ale chyba zdążyliśmy odpowiedzieć mhm. na to pytanie, zanim ja zdążyłam je przeczytać, za co pani Anno przepraszam, ale ja mam inne pytanie. Leszek Miller w TFN-24 mówił o czterech mitach Jarosława Kaczyńskiego, a właściwie o Proszę. tym, że teraz zbliża się ten czwarty mit. No i pierwszy mit to miała być zdrada przy okrągłym stole. Drugi mit to miała być zdrada najlepszego premiera Jana Olszewskiego, przy czym chciałam zaznaczyć, że... To już to, jest nieaktualne. E, ten mit rządu Olszewskiego w ustach Jarosława Kaczyńskiego brzmi nie do końca wiarygodnie, bo Jarosław Kaczyński wcześniej dosyć krytycznie na temat tego rządu się wypowiadał. Teraz wydaje się, że ta narracja po prostu bardziej pasuje do sytuacji, którą mamy. No trzeci mit to oczywiście katastrofa smoleńska, ale jak widać ten mit przestał działać w ostatnich miesiącach, jeśli nie latach. No i teraz może być taki czwarty mit, czyli ukradzione zwycięstwo. To znaczy wygraliśmy, my PiS wygraliśmy, mieliśmy swojego premiera, czyli Mateusza Morawieckiego, a oni, ci źli, nam odebrali nasze zwycięstwo, czyli znowu zostaliśmy zdradzeni, więc może ten ruch, e, czyli właśnie wskazanie Mateusza Morawieckiego na przyszłego Premiera, jest elementem tej układanki, tej próby budowania nowego mitu. Czy to jest zbyt skomplikowane? Nie dlaczego. To jest bardzo proste. Nawet można powiedzieć, że jak Jarosława Kaczyńskiego to prostackie zagranie polityczne. Natomiast nie wchodząc w analizę psychologiczną różnych rzeczy, bo nie mam do tego podstaw, żeby to robić, należałoby się zastanowić, w którym momencie genialny, genialny stratek stracił kontrolę nad tym całym statkiem który płynie do zwycięstwa do zwycięstwa, bo widać, że stracił. Być może nie ma siły, być może za często był oszukiwany, a być może zbudował sobie niby landię, która nie istnieje. I realne rzeczy są takie, jakie są, to znaczy powtórzę to, co już dzisiaj mówiłem, przy takim nakładzie środków, pieniędzy, instytucji osiągnąć taki wynik to jest obciach. To, że ja podejrzewałem, że gdyby nie było tych wszystkich, tych w miarę równe, załóżmy te wybory by były, uczciwe w miarę, to myślę, że PiS jako PiS nie wszedłby na podium. Nie zmieściłby się w pierwszej trójce. Czyli przy takim nakładzie środków, osiąganie wyniku, który jest żenujący. Jest to gorszy no, wynik niż 4 lata temu. Niewiele gorszy, ale pamiętajmy, że frekwencja była o wiele wyższa. No ale frekwencja wynika z czegoś. Tak? I być może dotarło do większości tej, która poszła, że tak dalej być nie może. Polacy się ruszają w różnych miejsc, momentach historycznych, ale jak się patrzy później na historię, my mamy pewne przekleństwo, w Polsce rządzą od jakiegoś czasu i to już długiego historycy. I myślę, że to jest nasze nieszczęście. To znaczy tak jak nieszczęście są symetryści w przestrzeni publicznej, ja takie trzymam takie trzy plagi, które spadają na Polskę zupełnie niezasłużenie, a mianowicie właśnie symetryści, historycy, którzy decydują o różnych rzeczach rządzą i rekonstrukcje historyczne. I to się zaczęło, naprawdę ja to mówię od 10 lat, czy 12, kiedy to się zaczęło. I dopiero do ludzi zaczęło docierać, jak była rekonstrukcja historyczna, selekcji na rampie w Oświęcimiu, Matko. tam w szkole podstawowej czy coś takiego. I uprawianie polityki historycznej na poziomie Guseł i Jaseł w XXI wieku mija się z celem. Dlatego, że to się mija z rzeczywistością, która istnieje. Natomiast wygodnie jest ciemnym ludem zarządzać w takiej wersji, że piekło jest pod spodem, a niebo jest na górze. I w momencie, kiedy dochodzą do tego właśnie takie rzeczy, że Niemcy nas napadają, że ci Niemcy to w tej Unii to coś tam jeszcze, no to nagle się okazuje, że tak, no Rosjanie to są ci, no to ten się dogadał z Putinem, żeby zamordować największego prezydenta ze wszystkich od czasów, kurde, Mieszko II. A, który podobno był wikingiem. Tak, ale to był wikingiem, on tam z tej Gotlandii wcześniej, a później jego matka urodziła się na Nowej Fundlandii. To, 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 no, no. Natomiast chodzi o to, że w, równocześnie w tym samym zdaniu jest agentem Merkel. No i zaczyna klapować, że ruscy i Niemcy zawsze nas robili w, no, i tak dalej, i tak dalej. I nieważne jest, co, co później jest, tylko chodzi o emocje. I PiS, szczególnie Jarosław Kaczyński, jako obywatel, mam do niego największe pretensje o to, że po prostu nas skłócił na wiele lat, bo tego zasypać się nie da. Natomiast to, że politycznie coś tam wygrywał, no to dawaliśmy się robić w konia, a opozycja była słabsza. Teraz się okazało, że opozycja potrafiła się porozumieć na jakimś etapie i ma. Z takiej większości nie miał nikt jeszcze. Bo mówimy, a bo nie było takiej sytuacji, nie było takiej sytuacji, zgoda. Nie było też nigdy, chyba poza drugim Sejmem, albo właśnie rosyjskiego Sejmem, tych partii, telepolitycznych politycznych tam było. Ale 248 głosów, przynajmniej na wejściu, to nikt tego nie miał. W związku z tym, no to jest taki wynik, który nie pozwala, tak przynajmniej nam się wydaje, zobaczymy za tydzień, ale który nie pozwala na przekupstwo polityczne. Trzeba za by kupi trzebałoby kupić liczba... klub i jeszcze tak, kogoś. Tak. To, a to nie jest Liga Mistrzów, tylko raczej klasa okręgowa. Poza tym trzeba by podkupować osoby, które i tak wiedzą, że wchodzą do rządu. Jaki interes one miałyby z jest... tym, żeby przejść nagle do Prawa i Sprawiedliwości? To, to jest takie... Pan Michał. O, pytanie będzie. Nie, nie będzie. Nie. Będą podziękowania. Pan Michał, pan Łukasz nas bardzo hojnie tu wspierają, pan Łukasz co prawda z dopiskiem, że to korepetycje, na korepetycje z matematyki dla prezydenta Andrzeja Dudy. No, spróbujemy przekazać. nie wiem czy nam się uda, bo nie wydaje mi się, żeby pan prezydent chciał z nami rozmawiać. Pan Arek, pan Jacek, pan Agnodar z prośbą o moderację czatu. Robimy co możemy tak powiem. Ale wracając do tego mitu, czy myślisz, że jest szansa teraz zbudować taki mit właśnie w oparciu na to skradzione zwycięstwo, oczywiście niesprawiedliwie i na tym micie coś budować, jakąś alternatywną wizję państwa, która jak rozumiem ma nas dowieźć do kolejnych wyborów i pozwolić na zwycięstwo w tych wyborach, tylko czy to już miałyby być wybory samorządowe, europejskie, bo to Jedne i drugie są naprawdę całkiem blisko. Z mitami jest tak, że nigdy nie wiadomo, co odpali. Czy odpali jabłko dla najpiękniejszej, czy że rozłupał sobie głowę i wyszedł stamtąd syn. Natomiast będzie jeden duży minus, który działa przeciwko temu mitowi, a mianowicie jakakolwiek nie powstanie na gruzach telewizji rządowej telewizja i media, nie będą wspierały budowy tego mitu. I nie będą pokazywały jednostronnie, a nawet także, nawet bardzo jednostronnie rzeczywistości, która jest. I nie jestem naiwniakiem, ale po takim czymś ten detoks musi być, bo inaczej człowiek nie funkcjonuje. Czyli ludzie, którzy do tej pory, jak w Truman Show, widzieli taką rzeczywistość, jaką widzieli, nagle zobaczą, że to jest troszeczkę inaczej. To po pierwsze. Po drugie, świat nie stoi w miejscu i ten XIX wiek jest bardzo daleko. I zaklinanie rzeczywistości przestaje skutkować. Trzeba byłoby zmienić sposób narracji. Czasami jest tak, że jak jakieś narzędzie działa, w polityce szczególnie, ale w biznesie też, to ludzie ciągną to do końca. Bo skoro zadziałało raz, drugi, piąty, pięćdziesiąty i tak dalej. Natomiast wydaje się, że to, co na przykład teraz robią ministrowie PiSu chodzący po mediach i mówią, no tak, ale oczywiście przecież. E, e, najbardziej wzruszył mnie e, dzisiaj pan Kuźmiuk, e, który ze łzami w oczach i taką krtanią zaduszoną mówi, przecież nie można zawieść 7,5 miliona wyborców i nie dać im szansy, żeby premier zbudował rząd. A 11 milionów, które zagłosowało na opozycję? no jakoś nie przeszło mu na oddechu, bo chyba się zachłysnął. E, ale to jest to, że nikt nam nie mówi, że czarna jest czarna, białe jest białe. No, to, to się czasy zmieniły, i myślę, że oczywiście Jarosław Kaczyński jest takim typem pasożyta politycznego, że do końca będzie to robił, co robi. Pytanie tylko, czy będzie miał tlen do tego. Bo pamiętajmy, że zagrożenie pojawia się w młodości. Dużo młodych ludzi poszło. Ja nie wierzę że nawet, że poszło na koalicję, ale poszło w ogóle na op opozycję demokratyczną. Ponieważ nawet jak ktoś się bardzo nie interesuje polityką, to w momencie, kiedy był na marszu kobiet, e, zresztą teraz też przyznają to, bardzo śmiesznie to brzmi, chociaż sytuacja jest tragiczna, e, że nawet chyba Marwiecki mówi, że tak, tak. On, on zawsze był, był za kompromisem tak, aborcyjnym No zawsze. Ale jak już Karczewski powiedział, że to był nasz wielki błąd polityczny. Sasin e, też? Tak. No, no i tam jeszcze ta cała, ten trust mózgów, e, który tam. Po prostu funkcjonuje. E jeszcze czekam na wypowiedź e pana Suskiego, bo to by domknęło ten <laughs> e smutny obraz e tego kra krajobrazu po bitwie. Ja bym chciał, żeby żył profesor Zin w tej chwili. I namalował tym piórkiem ten obraz tej katastrofy, która się wydarzyła. I tak właśnie z tym, jak on tam potrafił to robić, że tutaj ten leży tam z odciętą głową, ten krwawi, tu mierzy wbity, tu coś tam jeszcze, tu dzieci obcięte tam. I po środku Josof Kaczyński, smutny czemuś. Nie? To byłoby coś takiego, to dawałoby alegoria, takiego naprawdę dosyć. To znaczy. Nie wiadomo co będzie, natomiast y, y, ludzie, którzy nie potrafią oddać władzy, to znaczy, że się nie nadają. Albo wprowadźmy oczywiście autorytarne państwo, zamknięte, proszę no, bardzo. Trochę ja w tę stronę zmierzamy? No nie trochę, nie trochę, nie trochę, bo jeżeli można posłuchiwać kogokolwiek, ale już liderów opozycji, rozdawać pieniądze, które mają służyć na przykład ofiarom przemocy czy ofiarom wypadków i kupować sobie za to Pegazusa i przerzucać sędziów, gnoić i gnębić prokuratorów itd., no to przepraszam bardzo. No to przepraszam bardzo, no to my tak trochę to odsuwaliśmy. To jest trochę ten kisiel się kłania, oczywiście ta żaba godująca i tak dalej, to, to teorie są takie. Natomiast dużo ludzi mówi, no tak, no, no, no Kaczyński, no to co on tam? Właśnie nie, no właśnie nie, no właśnie trzeba mówić, że nie, a nie, że A, bo tam wiesz, to Kaczyński. Bo to jest wtedy państwo, które jest na niby. Jest równoległe. To albo prawo działa, albo nie działa. Przepraszam bardzo, mało co poseł, ten. Bąkiewicz. Bąkiewicz. Że on nie uznaje takiego wyroku sądu. No ja mówię, no to fantastycznie. No to nie uznawajmy tego, czego nie chcemy uznawać. I do, doprowadzi nas na ulicę i do anarchii, Oczywiście rzeczywiście pytanie, kto, o co komu chodzi. Ale no to trzeba wziąć naprawdę duży młotek i się stuknąć w głowę. Ale przykład kto dał? No Kaczyński, że on nie uznaje wyroku sądu, bo sądy są tam jakieś. No. O Jezus, przepraszam. Panu Krzysztofowi bardzo dziękujemy za wsparcie. Aż się zakrztusiłam z wrażenia. O sobie, o pseudonimie DWz Dziękujemy. I jeszcze widziałam chyba pana Roberta, jeśli tak. I panu Robertowi dziękujemy bardzo za wsparcie. Ktoś tutaj mnie na czacie pyta, jakie 11 milionów. No 11 milionów, jeśli się zsumuje. 11400. Właśnie, jeśli się sumuje wyborców opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, no to daje nam ponad 11 milionów. To było 11 milionów osób, które powiedziały PiSowi, dziękujemy, do widzenia. Natomiast, żeby trochę już zamknąć ten wątek, bo jeszcze mam parę innych wątków dla Jasne. Ciebie, ale żeby trochę zamknąć wątek pana prezydenta, um, pani lub pan o pseudonimie Meme, bardzo uroczym, pyta, jakie ambicje ma pan Mastalerek? Niech mnie ktoś oświeci bardzo ciekawy polityczny byt. Tego nikt nie wie, kto co nosi w plecaku no. poza buławą. Pan Mastalerek doznał dużego upokorzenia przez pana Kaczyńskiego, dwukrotnego, jednego bardzo oficjalnego, drugiego mniej oficjalnego. I wrócił w wielkim stylu, przynajmniej jeżeli chodzi o PR, bo ja nie widziałem jeszcze pana prezydenta Jana, nie Jana, boże, Andrzeja Sebastiana Dudy, który ściskał kogokolwiek w ten sposób na Misia, na Niedźwiedzia, którym wręczał nominację na cokolwiek. Tam prawie doszli do Karpia naprawdę. Był moment taki ujęcia Honecker z Brzeżniewem, czyli była to demonstracja, ostytacja. No i teraz, ponieważ domyślam, że pan, domyślam się, że pan minister Marcin Massalerek czuł się jednak twórcą sukcesu pierwszego Dudy i PiSu, czyli 2015-2016, w związku z tym czuł też gorycz. A ponieważ jeszcze na dodatek nie, nie dali mu dorobić do końca, bo pan Jasiński mu dał, ale mam kolega Jasińskiego, pan Jarosław mu nie dał. No tak, bo, bo ukaranie nie może polegać na tym, że ktoś przechodzi nagle sobie na bardzo intratną funkcję w wielkiej spółce Skarbu Państwa. No, nie tak ja się sobie przypominam, ludzie. nie wiem czy pamiętasz, bo to nawet najstarsi Indianie nie pamiętają że niejaki Igor Ostachowicz, czyli przyboczny kiedyś, chyba teraz też Donalda Tuska, był jakieś 24 godziny w tym Orlenie, bo było takie piekło w mediach i w opozycji, czyli wtedy już wygranych, że jak tak można, to jak teraz na to patrzę, to mi się śmiać chce, a z drugiej strony paradoks polegał na tym, że on tam trafił na stanowisko, do którego ma kompetencje i wykształcenie zdaje się. No ale to były zamierzchłe czasy i to najstarsi górale nie pamiętają. W związku z tym pan Mastalerek ma osobistą ambicję. A w polityce jest to bardzo mm, przydatne, chociaż wredne, a mianowicie chce się zemścić. A ponieważ ma teraz prezydenta Dudę, to nie zawaha się go użyć. No i to na tym to polega. A być może pan prezydent Duda też zwietrzył szansę, że jak będzie miał takiego swojego bulteriera myślącego. Który się sprawdził w boju, oni podobno się kontaktowali przez całe te 8 lat potajemnie, gdzieś na schackach, może pływali tam po tym bajorze w, w, za Belwederem. Na krabie dmuchanym? Na krabie dmuchanym i ustalali pewne rzeczy. No to teraz, skoro jest półtora roku, bo to tyle jest mniej więcej, żeby spróbować coś z tym zrobić, albo przejąć jakąś część masy upadłościowej, która zapewne upadnie, mhm. chociaż tam już pan Czarnek rzeczywiście ostro idzie, tak widać, że idzie kursem kolizyjnym i liczy na mianowanie na Delfina. W związku z tym, pan prezydent jeszcze może rozdać kilka stanowisk, może wpłynąć na parę rzeczy, ambasadorowie, jakieś tam inne rzeczy. PiS tak napsuł to państwo, że w zasadzie za chwilę znajdziemy się w sytuacji takiej mapy, którą pokazano generałowi MacArthurowi, czy jakiemuś tam Macconnelliemu, nie pamiętam, jak wyjść z Afganistanu. I ponieważ nałożono na to 16 różnych planów, na jeden slajd PowerPointa, to on tak popatrzył, patrzył na to tam kilkanaście minut, a tam były strzałki, plątanina, każdy w inną stronę, w ogóle 7 kolorów i tak dalej, na jednym slajdzie. Popatrzył i mówi tak, jak zrozumiemy ten slajd, to wyjdziemy z Afganistanu. Tak? To było tam 12 lat temu. I teraz jest tak, że jest tyle gier w grze: każdy gra inną grę, że my możemy się pogubić w tym. Mamy pełne prawo. Co, kto, komu, dlaczego i co, co się zadzieje. Pan prezydent raczej nie powinien liczyć na żadne stanowisko w Europie, ponieważ Europę zraził sobie e, do, dokładnie. Była sugestia jakaś, że obiecał mu Donald Trump w zamian za zawetowanie Alex TVN, gdzieś tam w Kentucky, jakiś tam coś, siedziba czegoś, no ale nie ma już Donalda Trumpa. I Chociaż ja, niewykluczone, że wróci. Nie wróci. Trzymamy za to. Kciuki. Prędzej się przywróci, niż wróci. To, to w ogóle nie, nie ma takiej opcji. Natomiast, no mając 50 tam, nie pamiętam, 4 lata, 3, 6, nie, chyba 54 bardziej, nie? Pan Andrzej Sebastian Duda. Młody, no jest to młody jak na polityka, jak na kogoś, tak. kto jest po dwóch kadencjach prezydentury, to jest bardzo młody człowiek. Tak, a ponieważ nie ma tego uroku osobistego, na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, który potrafił gadać, wykładać, i zarabiać na różnych wyjazdach. Zresztą zaprawiony w bojach, bo potrafił to robić w różnych stanach. Od Illinois począwszy od no, w Stanach na, Ameryki Północnej. Tak. W związku z tym, nie przypuszczam, żeby tutaj człowiek, który się ciągle uczy i niewiele się nauczył, był, mógłby z tego żyć. Tak w takiej sytuacji. No, chociaż emerytura prezydencka jest całkiem przyjemna. Pan Maciek za pomocą super czata, za który dziękujemy, pyta nas i teraz ja sobie tutaj zasłoniłam i co mam zrobić? W każdym razie pytał nas po co czekać aż 14 dni i czy nie można od razu wotum nieufności uchwalić. No więc nie można, dlatego że pan Mateusz Morawiecki na pierwszym posiedzeniu sejmu zapewne otrzyma oficjalnie nominację i wtedy to Mateusz Morawiecki będzie miał 14 dni na to, żeby przedstawić nową Radę Ministrów i przedstawić ekspozę. Czy wykorzysta? Cały ten termin 14 dni. Nie wiemy, no ale patrząc na praktykę Prawa i Sprawiedliwości do tej pory myślę, że można przypuszczać, że będzie czekał całe 14 dni. Ale po tych 14 dni, dniach, o tym nawet <grym> rozmawialiśmy jeszcze przed anteną. Po tych 14 dniach będzie posiedzenie sejmu, na którym będzie wygłaszał swoje ekspoze i najprawdopodobniej nie otrzyma wotum zaufania i wtedy. Jest... Nie otrzyma wotum zaufania. no nie wprowadzajmy tego. I wtedy jest chyba, tak, przynajmniej rozumiem, z tego, z czym rozmawialiśmy, jeśli dobrze czytam konstytucję, wtedy jest możliwość, że na tym samym posiedzeniu Sejmu opozycja przedstawi swojego premiera i jemu właśnie wotum zaufania przyzna. Z tym, że... Co nam daje trzy tygodnie prezydent w takim najkrótszym terminem. Andrzej terminie. Sebastian Duda musi też dać tą nominację tą nominację kolejnemu kandydatowi, czyli to tak. niekoniecznie może się odbyć na tym samym posiedzeniu. Tam chyba nie ma dwóch tygodni, ale yy, nie musi tego robić na tym samym posiedzeniu. Tak. Nie musi, ale już ten termin się zbliża. To znaczy mamy trzy tygodnie maksymalnie, jeśli chodzi o to wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego, którego nie będzie, a potem sprawy mogą biec dużo szybciej, na co liczymy, no bo trwanie w takim zawieszeniu nie jest niczym dobrym dla Państwa. I od razu podziękuję też Panu Markowi, i panu Łukaszowi, który ponownie nas wspiera e, za ciekawe programy. To o nas, Super. to my mamy te ciekawe Gratuluję. programy. E, Też oglądam wasze programy, to wiem, że są ciekawe. Bardzo się cieszę. Na początku wystąpienia dzisiejszego prezydent Andrzej Duda powiedział, jego pierwsza informacja była taka, że marszałkiem seniorem będzie Marek Sawicki. To bardzo ciekawy ruch, bo różne nazwiska się pojawiały, nawet została zbudowana taka teoria, powiedzmy spiskowa, mhm. o której rozmawiałam w moim programie o teoriach spiskowych mhm. razem z Markiem Sakielskim i ta teoria miałaby polegać na tym, że jest marszałek senior sprawa i sprawiedliwości, który otwiera pierwsze posiedzenie sejmu, przyjmuje zaprzysiężenie od nowo wybranych posłów i zamyka to posiedzenie mhm. i odwleka w czasie nie wiadomo jak długo, w tym czasie na przykład mija termin budżetu mhm. e, i prezydent na nowo rozpisuje mhm. Wybory. W związku z tym, że marszałkiem seniorem będzie Marek Sawicki, no to ta teoria jest już skreślona na wejściu. Mhm. Ale to dlaczego jest ten Marek Sawicki? Skąd ten ruch, Twoim zdaniem? No bardzo proste. To tutaj nie ma filozofii żadnej. E, I ci, którzy myślą, że to jest ruch w stronę PSL-u, żeby dał się przekonać, e, to są w mylnym błędzie, że tak powiem. Przepraszam nie po polsku. E, e, m, wiceprezydent Mastalerek musiał zabezpieczyć dwie strony. To znaczy. Do ludu pisowskiego poszła informacja, bardzo proszę: jestem waszym prezydentem, zobaczcie, daję wam nominację waszego premiera, ale nie mogę sobie pozwolić, żeby na miejscu właśnie marszałka seniora pojawił się, nie wiem, pies, czyli pan marszał... Terlecki. Terlecki. Sam tak sobie to byłego ksywka. To był ksywka z czasów młodzieńczych. Tak jest, kiedy przewodził Penelopię, czyli panu Kuchcińskiemu i paru jeszcze innym hipisom, pan Macierewicz oraz pan Kaczyński, który już był Macierewicz marszałkiem Sejmu w swoim tak. czasie. W związku z tym ten bezpiecznik polega na tym, że wiadomo, że no jak zwykle znaleziono powód, czyli najdłuższy parlamentarzysta świata w tym rozdaniu, czyli najczęściej, najdłużej był parlamentarzystą po 1989 roku wiadomo, że jest z opozycji, jeszcze ciągle opozycji demokratycznej, no to nie będzie wykonywał różnych dziwnych ruchów, a wręcz można powiedzieć przeciwnie. Czyli myślę, że jednak pan wiceprezydent Mostalerek daje też alibi trochę prezydentowi Dudzie, że słuchajcie, musiałem to zrobić, bo by mnie zarąbali, ale daję wam marszałka, żeby wam nie zrobili dalej numerów. I to jest w, 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 według ich myślenia Gra przynajmniej na dwóch fortepianach. Czyli nie zrażam sobie środowiska, z którego się wywodzę i któremu wszystko zawdzięczam. No i oczywiście oskarżyć można w Polsce wszystko o wszystkich, ale to będzie trudne do wytłumaczenia, bo jednak dał nominację, czy obiecał, że da możliwość utworzenia rządu przez pana. Morawieckiego, ale do opozycji mówi: Słuchaj, Donald, tu masz, zobacz, widzisz, że Sawicki będzie. No, już nie będę dawał, żeby, żeby to był od razu hołownie, ale Sawicki ma większe. Do... No, prawda, to jest prawda. Ma większe doświadczenie, potrafi to zorganizować, nie da się ograć e, i przeprowadzić. Tak, Jeżeli... czyli, twoim zdaniem, to jest taki ukłon w stronę opozycji tak, trochę, tak, że tak, jednak tak, ta współpraca tak, będzie i prezydent tak. w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, który na pewno będzie opozycją totalną i będzie starał się zablokować wszystko, co tylko będzie można zablokować, tak to, że jednak prezydent nie będzie na przykład wetował. Wszystkiego, jak leci. Ja tak to odczytuję, bo ja sobie to oczywiście dworuję i pan prezydent pewnie. Nie ma… E, <laughs> czy znaczy, ma mi to za złe, ale jakby chciał się zagłębić kiedyś w takie coś jak spojrzenie, to nie będę mówił w jakiej stacji radiowej, bo to była wtedy publiczna stacja radiowa. <laughs> Teraz już nie ma takiej stacji. Na trzy dni po wyborach, byłem ostatni raz wtedy gościem tej, tej stacji radiowej publicznej, był już jakiś pan z PiSu. Czyli z mediów prawicowych i było pytanie, czego panowie życzycie nowemu prezydentowi? No i coś tam powiedział, a ja przysięgam, powiedziałem: Życzę mu, żeby jak najszybciej miał po drugiej stronie nie swoich kolegów, tylko opozycję, bo wtedy zobaczy, na ile jest prezydentem. Ja to powiedziałem: tak, Nie że jakoś strasznie przewidująco, tylko bo wtedy tyle nas sprawdzają, co możemy zrobić. A jeżeli się zostaje prezydentem i ma się nad sobą wujka Ciocie, nadzorcę i karbowego i nie ma się właściwości. I to nie jest przecież złośliwość, tylko jego własny promotor doktoratu to powiedział, że to jest człowiek, który nie ma właściwości musi mieć jakiegoś przewodnika stada, no to tu się wszystko sprawdziło. Z prezydenta, którego śmieje się trzy czwarte ludzi, a tak jest, Chociaż tutaj trzeba dodać, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Dudę ocenia wysoko. Tak i dlatego nie mógł tego zrobić dzisiaj, żeby dać Donaldowi Tuskowi misję tworzenia rządu, żeby dzisiaj to powiedział. Jeżeli wracamy już z krainy dowcipów, to politycznie to jest bardzo sensowne. Panu diabłu, panu Bogu świeczkę, a panu diabłu ogarek, nie? Pan Michał nas wspiera, dziękujemy bardzo i od razu zadaję pytanie, Słucham. które pozwolę sobie przekazać Tobie, tak. jako osobie bardziej kompetentnej w o. tej materii. Czy Duda nie chce czasem zbudować sobie pozycji w partii i celowo nie powołał Sawickiego na marszałka, żeby zabezpieczyć szybki wybór rządu i upokorzyć Pinokia, jak rozumiem, pana premiera i prezesa? Powołał Sawickiego właśnie. No powołał, tak. Albo czy że nie powołał. No że celowo nie powołał, że, nie... Powo że powołał, że celowo A, powołał, znaczy, powołał. tak. Nie, tak, oczywiście, proszę pan. Pan Michał. Pan, panie Michale, absolutnie tak. Próba jest, nie wiem, czy dodałby na to wpadł, czy by chciał w ogóle, bo to też jest kwestia właściwości, że sami ktoś nie ma przywódczych. Zdolności i się z tym godzi. Natomiast dlatego dobrał właśnie osobę, jeszcze zobaczymy, jaki będzie ruch za chwilę, bo myślę, że będzie jakieś czyszczenie Pałacu Prezydenckiego, jak najbardziej. To też jest próba zbudowania swojego środowiska, bo jak na dziś, to pan Andrzej Sebastian Duda nie ma żadnego zaplecza politycznego. W związku z tym być może oni też coś wiedzą więcej niż my, że ten stary lew. E, czy tam, jak go tam się określa, dzik, czy 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 ktoś czy, czy tam jeszcze, poszedł już na to, do tej krainy wiecznych łowów politycznych, żeby mm -hmm. jasne, politycznych, żeby tam dokonać żywota politycznego. E, a wtedy te młode jelonki i te wszystkie inne tam dziczki zaczynają przebierać e, różkami, kopytkami i, i tymi porożami, żeby być e, pierwszymi. To jest też możliwe, natomiast to, że jeszcze y, y, pana prezesa nie ma na dużą skalę, to nie znaczy, że już się z tym pogodził, albo że już nie ma siły i musi oddać to przywództwo. Y, zobaczymy, y, y, ponieważ jest mianowany, a przynajmniej na razie jest wyznaczony, bo nie jest jeszcze mianowany. Nie, nie na razie pan prezydent powiedział, kogo tak. wskaże. Co ale jeżeli, Byłoby czy, śmiesznie, gdyby się okazało, że ostatecznie zmienił zdanie, ale nie przewiduje, żeby zdziwiło? tak się myślę, że mnie rozbawiło, ale czy mnie coś w ogóle jest w stanie zdziwić no teraz w polityce? Nie wiem. No właśnie, bo za dużo wiesz o polityce i w związku z tym te wszystkie rzeczy czasami wydają się tak oczywiste i banalne, a niektórzy mówią, wow, Sawicki, nie? No ale to Sawicki, jeżeli rzeczywiście przejmie, no a powinien rozpocząć obrady Sejmu 13 listopada, no to znaczy, że opozycja już nie da sobie tego wytrącić. W momencie zaprzysiężenia Sejmu i wybrania marszałka, najprawdopodobniej pana Szymona, no to już specjalnych ruchów nie da się wykonać, bo wtedy marszałek Sejmu ma. Olbrzymią władzę. No tak, to warto podkreślić, że nawet w momencie, kiedy jeszcze nie mamy rządu i Mateusz Morawiecki będzie miał te dwa tygodnie, żeby sobie ten rząd zebrać, przygotować ekspozę, ale będziemy już mieli marszałka Sejmu, na przykład Szymona Hołownię, bo o tym się rzeczywiście mówi. Ale większość Sejmową, tak? Tak, to... albo jakiegoś innego marszałka z opozycji, prezydium Sejmu i większo tak większość jest. Sejmową, to tak naprawdę Sejm może zacząć już pracę. Mogą tak zacząć pracę komisje ale sejmowe. Po... Zaczną. To tak. nie że mogą. Bo nie dajmy się właśnie wpuszczać taki kano sam też czasami się daje, narracji yy, yy, odchodzącej władzy, że ale może gdyby co nie, przegrali wybory, wygrali wybory w sensie jednostkowym, o, przegrali władzę. No tak, czyli tak naprawdę po 13 listopada czy właściwie już 13, 13 listopada, listopada Sejm z większością opozycyjną tak. zacznie pracę, zacznie może stworzyć pierwszą komisję śledczą, może pierwsze projekty ustaw składać. Powinien. Wyskładać. To zrobić, tak. yy, a to, że w tym czasie premier Mateusz Morawiecki będzie sobie tam coś kombinował, składał, nie składał, negocjował, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Oczywiście. O później oczywiście, rozkładał, ale no to. Tak, opóźni o pracę rządu, ale sejm, parlament tak. może, już, może już pracować. Że o Senacie nie wspomnę, bo tam w ogóle nie ma żadnego no tak, problemu. No tak. Tak. Pani Ewie, dziękujemy za wsparcie, chociaż pytanie nie do końca związane, a nawet właściwie zupełnie nie związane z naszą rozmową. Pan Albertus z ciekawą opinią. Jeśli Duda chce Przejąć schedę po Kaczyńskim, to wybór sawickiego na marszałka seniora ma pokazywać, że Duda, w przeciwieństwie do Jarosława, będzie chciał odzyskać tak zwaną zdolność koalicyjną Pisu. I tutaj zatrzymałabym się na chwilę przy niejakim tutaj wspomnianym prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Bo po tym jak prezes wystąpił na klubie Gazety Polskiej i tam analizował trochę przegraną, mówił różne rzeczy mniej lub bardziej ciekawe, zaskakujące, to właściwie zniknął. I co się z nim stało? No tak jak mówię, albo knuje, Albo... Ale co on może knuć właściwie teraz? Nie wiem. Cały czas jesteśmy w sytuacji, gdzie po wygranych wyborach przez opozycję demokratyczną e, nic się nie zmieniło. Jest ten sam rząd ciągle jeszcze, ten sam Sejm, ci sami ministrowie, ci sami ludzie e, mają w ręku prokuraturę, policję, e, e, sądy, wojsko, e, etc. W związku z tym, no, jest, no może knuć wszystko, ale może też knuć do przodu, jeżeli ma siłę, czyli właśnie jak obrzydzić to wszystko, żeby wygrać wybory samorządowe. A, A myślę, zasadzie... że jest szansa, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe. Przepraszam, że przerywam. PSL no na pewno pójdzie z koalicją obywatelską, bo to im się po prostu opłaca ta, politycznie. Ta. Prawo i Sprawiedliwość straci, no jeszcze nie straciła, ale do wiosny straci media e, rządowe, które mam nadzieję staną się z powrotem mediami myślę, publicznymi. Także mówię, że, no, e, tak, że e, mówisz, na pewno, że nie w tej chwili, ale myślę, że przełom grudnia i stycznia to ta. będzie ten moment. Co ciekawe, Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób nie zabezpieczyło sobie tego gruntu medialnego, no bo to, że jest tam jakaś gazetka Sakiewicza czy Karnowska, która ma nakład minimalny i właściwie teraz żyje dzięki temu, że ma ogromne wpływy ze spółek Skarbu Państwa łącznie, i to się skończy, to nie ma alternatywy. No, Telewizja Republika, no nie żartujmy sobie, więc nawet nie, nie będzie, będzie już my. Żartować możemy. Natomiast to świadczy Wła tylko o tym, nawet że nie zakładano porażki. To jest kolejny argument do tego, że nie zakładano porażki, bo pewne rzeczy robi się na prędce. E, tam jest jakiś pomysł, żeby kto, któryś z kumpli węgierskich kupił ten e, da, dawny Polska, Polska Press. Pres, ale pytanie, a to ciekawe, czy to skoro ma sens? Odku... Nie? Tak. Narracja była taka, że Orlen odkupuje, żeby w polskich rękach. No, a teraz... no. Ale to jakby bez znaczenia, tym bardziej, że Orlen zdjął z nazwy Polski chyba mm, koncern naftowy. W związku z tym, no ale to nie szukajmy logiki, bo wśród złodziei i oszustów nie ma żadnego honoru i widać jak te siły szybkiego rabowania po prostu niszczą państwo. A podpisywanie kontraktów przez Chorałę na ten centralny szpital, centralny port lotniczy. Swoją drogą, szpitale też teraz będą pewnie pod lupą, te covidowe. Tak, ale tam i jeszcze Szumowski z różnymi fajnymi rzeczami i, i NCBR, i pan Bielan, który zapadł się pod ziemię. Czyli kolejny, który uciekł jak tchórz do Brukseli, i pan Brudziński, który szefem kampanii był, zdaje się, też uciekł jak tchórz do Brukseli. Podkreślajmy to, bo to jest narracja pisowska: jak tchórz do Brukseli uciekł. Natomiast pamiętajmy, że tutaj pole do gry otwiera się dosyć szerokie, dlatego że w samorządach będą pieniądze, a szczególnie w sejmikach samorządowych, czyli jest się o co bić. Odpadę Pieniądze teraz, unijne, unijne. No, trafiają do samorządów, one nie trafiają do, do centrali. Tak, zresztą Tusty są... obiecał, dzisiaj też był w, we Wrocławiu na Jagodnie i obiecał, że zdecentralizuje z powrotem państwo. Bo to, to co robił Kaczyński, to była e, po prostu sowietyzacja, taka centralizacja, wszystko, czy tramwaj ma jechać tędy, czy tędy, decyduje premier. To jest bez sensu. No teraz odpowiedź na pytanie, że w tej chwili PiS jest na drodze Taki równi pochyłej. Dlatego, że komentatorzy typu ja, a ja tu już nie przypisuję sobie jakichś rzeczy, od czterech miesięcy, od pół roku mówiły za dużo Tuska. Myśmy to mówili, to oceniając różne tam sytuacje. To oni teraz po wyborach mówią, że rzeczywiście było za dużo Tuska. Czyli oni jechali z tego Tuska ile mogli, nie dało to efektu. I teraz jeżeli jest strategia taka, żeby obrzydzić ten rząd, zanim on jeszcze powstał, to w pewnym momencie polscy obywatele i polskie obywatelki dadzą im takiego kopa, że nie zdążą zjeść tej bułki, jak będą okrążać księżyc, naprawdę. I nawet, no górale to, jakby górale, ale pod hale i parę jeszcze innych osób, zamówi, zaraz chwileczkę. Ale o co chodzi w ogóle? I teraz, im dalej to pójdzie, ja to teraz widzę, to jest moja wizja, że jeżeli będzie tak uprawiana polityka, czyli wszystko na nie. A dopiero zobaczymy, na czym polega totalna opozycja. Bo to, że Grzegorz Schetyna sobie kiedyś machnął taki tekst, to ja później przez 8 lat, jeżeli miałem okazję w mediach się wypowiadać, mówiłem: Błagam, zacznijcie być totalni. Mm -hmm. Oni nigdy nie byli w Teraz niczym totalni. Czy to będzie totalna opozycja. Teraz zobaczymy, ponieważ jest mocna grupa pod wezwaniem. Ale też należy zwrócić uwagę, że znowu się czas zmienia, jeżeli praworządność, a to nawet ja mówię, jeżeli, kiedy praworządność zostanie przywrócona. To bardzo wiele osób z tej ekipy, przynajmniej tak jak to widać z zewnątrz, będzie miał poważne kłopoty prawne. I nie na zasadzie trybunał stanu, Bóg, Honor, ojczyzna, tylko grupa, grupa drobnych cwaniaczków, oszustów i złodziei, czasami na wysoką skalę, ale to nie przeszkadza, że to są drobne cwaniaczki na wysoką skalę, na wielką skalę. Po prostu tak to jest. Te pieniądze, te miliony, które się przewalały, te bogactwa miały załatwić jedną sprawę, i to też można zrozumieć na poziomie politycznym, Jarosław Kaczyński chciał zbudować nową elitę. Tak? Nową tą swoją elitę. To było ale... wprost zakomunikowane. Tak, on to powiedział. Zresztą Gliński też powiedział w pierwszym wywiadzie, przyszliśmy zrobić rewolucję w 2015, czy 2016 roku. On to powiedział. E, natomiast Jarosław Kaczyński być może nie przewidział tego, że rewolucja pożera własne dzieci. To może gdzieś kiedyś słyszał, albo czytał, ale że jeżeli zbierzesz Brygadę drwali, to oni ci mogą wyciąć las. Ale parkietu ładnego w pokoju już nie położą. Panu Wejderowi bardzo dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy też pani Agacie, która taką adnotację dołączyła. Panie Mirku, sarkazm na najwyższym poziomie, dzięki. Czy ty wiesz, że my już rozmawiamy godzinę? No tak, my tu gamy tak, a Mateusz już... rząd buduje. No to... <grym> o jeszcze pani Barbarze bardzo dziękujemy. To na sam koniec, bo poświęciliśmy właściwie całą tę godzinę na komunikat prezydenta Dudy no na to, co się będzie. Jest to prezydent, no, Andrzej to jest Sebastian nas, Duda. No. Nas wszystkich prezydent nie da się ukryć. Jak nie potrafisz, to się nie bierz za to. Trzeba być twardym. Tak. Trzeba być twardym, bo czasem mogą przyjść takie chwile i że takie ci decyzje. I się nie śniło i fizjologom, i fizjonomom, i nikomu się nie śniło. śniło no. Nikomu się nie śniło. Ale na sam koniec dwa słowa o obecnie opozycji, mhm. a w przyszłości ym, koalicji rządzącej. No bo sam wspominałeś kilkukrotnie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość i media z nim związane robią teraz wszystko, żeby nam ten rząd obrzydzić. Czy ty myślisz, że to może być skuteczne? No bo jawia się taki hashtag opozycja chaosu, że tutaj już nie dotrzymywa będą um, obietnice wyborcze, że już się ze sobą kłóci lewica z PSL-em i tak dalej. Czy myślisz, że oni wytrzymają? Czy ta presja ze strony elektoratu, wyborców jest tak silna, że jednak zagryzą zęby i te takie małostkowe konflikty osobiste gdzieś zostaną puszczone w niepamięć? To, co widać w mediach w tej chwili w przestrzeni publicznej pokazuje, że tak, że wytrzymają, że... Zresztą tam nikomu nie zależy na tym, żeby to się nie udało, no bo wszyscy wiedzą, że dochodzą do władzy. Nawet jeżeli ktoś nominalnie będzie ministrem, no bo to jakaś jest tam skończona liczba, mm -hmm. chociaż Mateusz udowadniał, że może niekoniecznie, że można pójść w nieskończoność, to mówiąc zupełnie serio, jest, to już chyba jakiś któryś instytut wyliczył, że jest 100 tysięcy stanowisk, miejsc pracy w administracji, w około rządowej, publicznej i tak dalej, do wzięcia. A ponieważ y, m, zawsze dobrze albo źle wypada się na czyimś tle, to y, ani Kośniakowi, Kamyszowi, ani mm, Hołowni, y, ani Tuskowi oczywiście, ani też temu, y, nie będzie zależało, żeby tak samo jak tamci wejdziemy w ich buty i będziemy to robić. Mhm. Bo to jest w ogóle, już że dwa razy się nic nie zdarza, to jest jedna rzecz. Dwa, jest za dużo właśnie tych trzymań różnych, wbrew pozorom, bo to czasami przeszkadza, chociaż my nie przechodziliśmy tylko na taką skalę, a czasami pomaga. Dlatego, że chcąc nie chcąc, bo jednego możemy ograć, ale są jeszcze dwa inni, nie? Mnie się na przykład bardzo podoba ten pomysł, że jest po połowie kadencji zmiana marszałka. Marszałek rotacyjny tak zwany. To, ale to właśnie żadna rotacja, natomiast próbowano to wyśmieć, że co roku jest inny marszałek, no to byłoby chyba bzdurą jednak. Natomiast skoro to się sprawdza, bo to się sprawdza w Parlamencie Europejskim, nawet jest prawdziwie pięcioletnia kadencja, ale ja to w ogóle jestem zwolennikiem, odkąd się tym zajmuję systemu amerykańskiego w polskiej wersji, żeby była czteroletnia kadencja Sejmu i Senatu, ale nie w tym samym czasie czterech lat wszyscy. Czyli po dwóch latach jest na zakładkę tak zwane uzupełniające. I wtedy wyborcy mogliby już po dwóch latach, na przykład dać kartkę żółtą, czerwoną, aktualnej rządzącej partii. Czyli każdy poseł czy każda posłanka miałaby te cztery lata. Ale nie w tym czasie, co na przykład jej koleżanka, bo to by to za pierwszym razem trzeba byłoby to po prostu, niestety, skrócić, ale później, żeby to co dwa lata się zmieniało. I wtedy bylibyśmy w innej rzeczywistości. Bo tak jak ktoś dostanie mandat, to 4 lata i mówi: Mam cię gdzieś, wyborco, nie? Natomiast. Mówię, nie jestem socjologiem, ale zobaczmy, że naprawdę idzie inna grupa ludzi, e, inaczej myśląca, w innych warunkach się wychowująca i mająca pełną świadomość tego, że jak nie będzie miała co pić w sensie wody czystej i czym oddychać, to te wszystkie e, gierki partyjne e, e, dotyczące, nie wiem, e, stanowisk, e, sprzedawania kitu, że węgiel jest najważniejszą ze sztuk, nie będą miały żadnego sensu, bo nie będzie gdzie żyć. W takiej wersji. Technologie, tam różne inne sztuczne inteligencje, to już jest, to jest rzeczywistość. I była wielka konferencja nie tak dawno temu. Podpisano taki pakt w Bletchley Park, czyli tam, gdzie Enigmy rozwalono. I z Polski nie było nikogo. No bo my nie wierzymy w katastrofę klimatyczną. Nas, Polaków to po prostu nie dotyczy. Tak. My nami na czuwa Matka Boska i mamy węgiel, no i za, będziemy tą zieloną wyspą do końca świata i, no. i nawet dłużej. Pan Michał, który nas dzisiaj bardzo serdecznie wspiera, za co ogromnie dziękuję. E, takie podsumowanie bardzo ładne naszej rozmowy napisał, więc pozwolę, je so, pozwolę sobie je zacytować. Mam prośby do was, żeby jako eksperci przypominać dzień w dzień partiom na dziś opozycyjnym, w przyszłości to ja dopo dopowiadam. Rządzącym, że naród zrobił swoje, czas na polityków. Naród może odejść. Naród może odejść. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Doktor, za zaproszenie. Doktor Mirosław Oczkoś, ja państwu też bardzo dziękuję za obecność, naprawdę liczną i za ogromne zainteresowanie i od razu przepraszam wszystkich tych, których pytań nie zdążyłam przeczytać i tych, których super naklejki inne podziękowania mogły mi umknąć dlatego że działo się tutaj naprawdę bardzo dużo i od razu zapraszam serdecznie już w środę kolejne studio wyborcze o 21:00 i chyba będzie je prowadził nawet Tomasz Sekielski, tak mi się wydaje z tej mojej rozpiski, na którą właśnie patrzę. Dziękuję bardzo i spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.